witajcie dzisiaj trochę w innej scenarii. Postanowiliśmy sobie odetchnąć trochę od budowy. Zrobiliśmy sobie z tatą taki męski wypad. Jesteśmy w Czechach. Dzisiaj będziemy wspinać się, nie wiem czy wspinać, pokonywać ferratę. Bardziej taka ferrata z niższych kategorii jakiej? No niższa nie, tylko po prostu jest nad rzeką poprowadzona. Jest w kategorii E. No i... Jesteśmy Bechynę. Ferrata nazywa się Via Bechynę. Bocheńska... Via Ferrata Bochynę. Bocheńska ferrata, zdaje się po polsku, jakby to tłumaczyć. Tymczasem zerknijcie sobie na przepiękne widoczki, które tutaj są za drzewami. Może trochę słabo je widać, ale za chwilę będą lepsze. Rzeka tutaj wije się takim kanionem. Weszliśmy sobie żółtym szlakiem jakieś może 150 metrów w górę. Idziemy wzdłuż rzeki. Tam w oddali jest jakiś pałac, kościół bodajże. Ogólnie przyroda bardzo fajna. Tutaj są pola. Za chwilę pokażemy Wam lepsze widoki. Będziemy dochodzić, to jeszcze coś sfilmuję dla Was. No i teraz sobie schodzimy. Zaczynają się naprawdę fajne rzeczy. Będzie trochę adrenaliny, to co lubimy najbardziej. Tym bardziej, że za niedługo będziemy budować dach i taka wyprawa przyda nam się, aby oswoić się z wysokościami. No, jest fajnie, jest dobrze. Przypominają mi się czasy, gdzie wchodziło się za młodu na takie większe góry. Ogólnie szlaki są mało czytelne. Ktoś postanowił wspomóc tutaj turystów takimi malutkimi karteczkami przybijanymi do drzewa. Musimy pokonać taką przełęcz w lesie. Naprawdę zapowiada się ciekawie. Zobaczymy, co będzie za chwilę. Mój tata już jest tam daleko. No słuchajcie, poszliśmy trochę za daleko. Musimy się cofnąć. Najprawdopodobniej ta ferrata zaczyna się tam, gdzie właśnie był ten plecak na tej skale. Tam dostrzegliśmy nawet drabinkę. Także najprawdopodobniej tam to się zaczyna. No szczerze Wam powiem, wysokość robi wrażenie. No i słuchajcie, tak już wyglądamy po przebraniu. Musimy puścić taką parkę przed nami, niech sobie zejdą. Trochę przyczekamy. Teraz sobie pooglądam widoczki. No coś pięknego. Słuchajcie, jest to moja pierwsza ferrata w życiu. Także dostanę teraz instrukcję od mojego taty, co i jak się zapinać, jak się zabezpieczać. Bez takiego specjalistycznego sprzętu, jak tutaj mam na sobie, tego nawet nie róbcie. Dobra, teraz się troszeczkę przeszkolimy na szybko. Masz tarbinki, nie? One to obojętnie jak są zapinane, tak czy tak. Jedni mówią, że muszą być na przemian. Nie, jest to prawdą. Po drugie, jakbyś chciał odpocząć, to ten musi być zawsze powyżej zaczepu i może wtedy odpoczywać. Może się na nim powiesić, to 12 ton wytrzymuje. Tak jest. No i wszystko, no. Uważasz, idziemy. Żeby był dobrze zapięty, czasami się zapinuje, nie? Tak, tak. Czasami może się czasami zapiąć, ale trochę z waszej uwagi, nie? Jak są dwa zapięte, się nie zostanie. No. No i kilka metrów już za mną, nawet kilkadziesiąt, bym powiedział. Przeszedłem tyle. No powiem szczerze, jest adrenalina. Nie spodziewałem się takich emocji, takiego wyzwania w ogóle. To jest naprawdę niebezpieczny sport. Ale co tam, raz się żyje. Dalsza część zapowiada się w ten sposób, za chwilę Wam pokażę.
będziemy schodzić oto tymi drabinkami i podejrzewam, że ta ferata idzie tam pod spodem i z tego co widziałem na zdjęciach, na filmach, to wychodzi gdzieś tam pod tą skałą, na której właśnie stoję i bardzo blisko wody. Niech pozostałe ujęcia będą niespodzianką. No i słuchajcie, niespodzianka. Może najpierw wam pokażę, ile już przeszedłem. Troszeczkę tutaj sobie na bok wejdę. No i powiem wam szczerze, że podszedłem do tego dosyć luzacko. Ale jak tak sobie pomyślałem, że jakby coś puściło, jakby coś się zerwało, to moje życie wisi na włosku, to aż ciary przechodzą. I oto niespodzianka. Kolejna część trasy wygląda właśnie w ten sposób. Słuchajcie, tutaj sytuacja przedstawia się następująco. Klamry są od spodu, jak widzicie. I trzeba iść w taki oto właśnie sposób. Tam dalej są ludzie, nie wiem czy widzicie. Ona cały czas idzie nad wodą. Ach, wyzwanie. Kolejny odcinek za nami. Tymczasem następne podejście. Oj. Tak jest. Uwierzcie mi, muszę mocno trzymać kamerę. Bardzo, bardzo żałuję, że nie ma karabinczyka do kamer. No, też będzie fajnie. Wychylę się trochę. No. Chodzi o to, żeby zrobić to w miarę szybko, bo człowiek naprawdę z sił czasami opada. Im się dłużej zastanawia, tym później gorzej. No to teraz moja kolej. No, w tej chwili odpoczynek. Przyznam, że cały się trzęsę. Także już wam mówię, już wam pokazuję, co było, a co będzie. Było to. O, tu było ciężko nad tą wodą. A tu będzie jeszcze gorzej. Ten odcinek po prostu jest masakratyczny. Następnie będziemy tutaj tym mostkiem, tak? Przechodzić, wracać. Będziemy wracać tym mostkiem, oto. Tak jest. Ogólnie bardzo fajne przejście. Tutaj jest chwila na bardzo dobre ujęcia. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. O tyle jest przepięknie, że tu nam się pod nogami pstrągi rzucają. Chyba pstrągi, tak podejrzewam. O, widzicie, to jest wyczyn. Właśnie przejść pod taką skałą. Mnie też to za chwilę czeka. Tymczasem nie mogę filmować z kasku. Niestety nie mam kamery takiej sportowej, typowo sportowej. No jest niebezpiecznie, przyznaję, że są momenty takie, że nogi się trzęsą. No i już dochodzimy. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Stoję sobie otóż tyle nad wodą. Obrócę teraz kamerę, żebyście lepiej to widzieli. Moje nóżki. Haha. A zrobiliśmy odcinek. No tak.
to do drewna jeszcze dwa razy. Jeszcze tylko to przejście i jesteśmy u celu. A celem jest oto ta ławeczka. Tam za dziewczyną, może jej teraz nie widać. Tata mówi, że jego celem jest góra. No i jesteśmy już na szczycie. Siedzę sobie na ławce. Na szczycie, żaden szczyt. Na ławce. Koniec tej feraty. Tata idzie dalej, a ja się zastanowię. Za chwilę wam pokażę. Idzie dalej. Widzicie, nie wiem, czy to wam tutaj dobrze pokażę, ale jak to nazwać? To nie jest już piom, tylko przewieszka. O, ja, żeby wam to najlepiej oddać, no to jest w zasadzie tak, jak widzicie teraz. O, idzie całkiem dobrze, już jest prawie przy końcu. No, pokażę wam teraz, jak wygląda odpoczynek. O, nie, tata już idzie. No, to jest taki kąt nachylenia, ujemny bym powiedział. Prosto jest tak. A to nie jest prosto, to jest tak. To wszystko wygląda tak. Względem rzeki. Słuchajcie, uwieńczeniem tej feraty jest dźwięk dzwonka. Zobaczymy, czy za chwilę to nastąpi. A, jest, brawo. Świetnie, gratulacje wielkie. A ja sobie spokojnie odpoczywam tutaj. Powiem wam szczerze, no ja mam jeszcze trochę życia, także wolałbym dożyć spokojnej starości. Ja jednak może sobie podaruję ten kawałek. Przyznaję też, jestem zmęczony. Za chwilę będziemy schodzić. Oczywiście powrót jest tą samą drogą. Tam jeszcze jest tylko taki mostek, takie przejście, które też zobaczycie. Jeszcze wam pokażę, jak tata schodzi. Wymaga to niesamowitego wysiłku. Naprawdę idzie się spocić. Współczuję. Za chwilę poczuję ulgę. Jestem z nim. No już schodzi. Za chwilę przeprowadzimy krótki wywiad, jak się czuję po zejściu. Jak się czujesz? Cały zmęczony widzę. Nie? Trochę trzeba odpocząć. Dzisiaj tak to wygląda. Okej, puszczę cię na ławkę. Musisz odpocząć. Czy idziesz? Nie, ja nie idę. Nie chce mi się. Dobra, fajnie było. Więc polecamy, jeżeli ktoś chciałby się sprawdzić na takiej oto tutaj feracie, polecamy. Czas naszej podróży już dobiega końca. Przed nami jeszcze tylko taka oto wspomniana ławka, już wam pokazuję. I wyjście. A tata właśnie do niej się dobiera. Wygląda to właśnie w ten sposób. Ponoć jest to klasa AB. Chciałbym tutaj jeszcze wam sprostować na samym końcu tego vloga, że ogólnie to była klasa feraty CD. Jednakże po tym, jak
mój tata ją ocenił, no to powiedział, że jest to takie no już prawie E, no w zasadzie tam na końcu. Tam na końcu to już jest klasa E. Tam na końcu klasa E jest, tak? Tak, to jest E. To już jest E. Także zależy kto ocenia, kto to po prostu wszystko tutaj ustanawia te klasy, zależy właśnie. Wydaje mi się też, że kluczowym elementem, który decyduje o tym, jaka jest ferata, jest też wysokość. Tu jest jednak nisko, bo jest nad wodą. Także może tutaj te klasy są lekko zaniżone. Ale jak widzicie, samo przejście wygląda właśnie w ten sposób. Za chwilę moja kolej. No i cóż, będę chciał się już teraz z wami pożegnać. Na zakończenie powiem tak. Jeśli wypuszczę kolejnego vloga, to znaczy, że nic się nie stało i żyjemy. Także trzymajcie się, cześć!